Witam Państwa serdecznie na następnym oczyszczaniu. Dzisiaj mamy trzy osoby następne. Tak jak wiecie, po ostatniej akcji ta pierwsza hala na bazie została po prostu zajęta energią ciemnych i jeszcze jest w trakcie oczyszczania i jesteśmy na tej drugiej części na bazie, która to samo ma, tylko w odbiciu lustrzanym jest jakby. Wszyscy są przygotowani na oczyszczanie, także i Krysoik, ale Zinda von der Andere Zivilisation auch die gleiche. Wszyscy są, te same cywilizacje są jako widzowie, już się ochłonęli z szoku wczorajszego. Pierwszy raz mieli do czynienia właśnie z ciemną energią, przeżyli to na własnej skórze, no więc teraz już Simone z Orys jest przy komputerze, przy pulpicie i teraz oczyszczamy. Grzegorz Skowro, dla informacji. Alina Grażyna Stobin, i Stanisława, to jest teściowa od Ilona Kula, dla informacji. Zaczynamy od Grzegorza. Teraz będę robiła literówkę G, R, C, E, G, O, R, C. Zobaczymy, co nam dzisiaj te istoty przyniosą, co za informacje. I jakie będziemy mieli oczyszczania. Mam nadzieję, że jak najmniej coś tam z tymi wydarzeniami, co dzieją się na bazie, no trudno, tak jest, a nie inaczej. I musimy to respektować i przyjmować szacunkiem. Także... Der Planet ist grün und hat aber auch so rote Streifen. Jest Grzegorz z planety zielonej. I ma czerwone, z czerwonymi paskami ta planeta jest. Orys, mówisz, że to jest bardzo pozytywna planeta? I utrzymują pozytywne kontakty z innymi cywilizacjami, ale co kontakty międzyplanetarne. Was sagt, die haben auch so spitze Köpfe. Ta cywilizacja ma takie podłużne i głowy, ale idą tak w taki nie są okrągłe, idą w taki, no. Okay. Nie wiem. Teraz mi wylatuje słowo, żeby powiedzieć. No już podchodzę do stołu kryształowego, gdzie Grzegorz już tam czeka na oczyszczanie. Also der Kristalltisch, der ist so grün, aber ganz leicht. Hat bloß noch ganz leicht rot. Mówi, ten stół się zabarwił na zielono i leciutkie takie widać takie paski czerwone, ale bardzo delikatne. Już zjeżdża ten automat do skanowania. Wszyscy są już gotowi do oczyszczania Grzegorza. Zaczynają od głowy oglądać. Już odkryli jednego chipa. Pierwszego, albo mam nadzieję jednego. Tak, kolejny ten wek. Bo jest na potylicy, na mózgu. Leży, nie zbity, leży na mózgu. Jest w formie serca ten chip. Und
Raphael sagt, also ja, das soll der Seele praktisch eine Reizüberflutung im positiven Sinne geben, also dass alles positiv auf ihn zukommt und dass der Seele praktisch langweilig wird und dass sie dann halt mehr Sachen sucht, wo negativ sind. Also in dem nächsten Leben dann das so. Nochmal. Diese Chip hat verhindert, dass alles was positiv. Nein. Der Chip hat praktisch das Positive noch mehr verstärkt, praktisch so. Und aber da hat die Aufgabe, dass die Seele praktisch mehr dann das Negative sucht, weil ja, das Positive einfach zu viel wird. Den, verstehst du, was ich meine? Ten Chip tak działa, że umożliwia Grzegorzowi wszystko, co pozytywne wchodzi i to wytwarza nadmiar pozytywnego. Także ta dusza nie daje sobie rady z tym pozytywnym nadmiarem i jest to przerabiane po prostu w negatywne. Także przyjmuj pozytywne wytwarzanie jakichś wizji pozytywnych, ale potem jest upadek, że to jest przetwarza w negatywne. Także ta dusza jest po prostu przyciskana tym czego nie ma. Also Raphael guckt sich diese Stelle an. Szarak wyciągnął tą tego chipa i Raphael teraz ogląda, oczyszcza to miejsce. Also der hat halt diese, also schon den Abdruck hinterlassen von diesem. Na mózgu jest odcisk w kształtu tego chipa. Okay, gut. Jetzt reinigt die Stelle. No Raphael tam zajęty jest tym miejscem, bo jest ten odcisk i on musi to z powrotem po prostu. On gibt auch das Gel drauf, damit die Stelle. No, zakłada właśnie taki żel, żeby doszło do regeneracji tego miejsca. Raphael meinte, so kann man halt auch eine Seele beeinflussen. Mówi, ten chip miał działanie na duszę, nie na ciało fizyczne. Że chciał zadziałać tą duszę, chciał całkiem ucisnąć, albo obiecuje coś, wchodzą obiecanki, ale uciska to w negatywnym po prostu. Okej, okay, a w Gehirn ist sonst nichts. Więcej nie znaleźli nic na mózgu. Also Raphael sagt auch, der Chip, der war jetzt schon ein paar Leben da. Raphael mówi, że już parę żyć nosił ze sobą tego chipa, to nie jest z tego życia. Und er sagt, also Raphael sagt halt auch, das dauert dann halt um einiges länger, bis dann die Seele irgendwann doch was anderes. Mówi, i teraz będzie taki proces uzdrawiania tej duszy, bo ta dusza już tak była przyzwyczajona do tego upadku, po prostu wpierw radość i potem upadek, po to wytwarzał ten chip i to było już w paru życiach poprzednich, także w tej chwili ta dusza będzie musiała się w takim procesie znowu jakby odżyć i przyzwyczaić się do tego, że nie ma przyjmuję i upadam, tylko że będzie mogła po prostu przyzwyczajać się do tego rytmu przyjmowania, odbierania i przetwarzania po prostu. Ja, und Raphael sagt, also das heißt jetzt also nicht, dass die Seele nur positive Sachen erlebt, sondern halt auch negative, aber er sieht die negative nicht als negativ an. Wirklich, also das hat der Chip eigentlich ja. Właśnie, że ta dusza doświadczała i pozytywne, i negatywne, tylko że nie mogła rozróżnić tego negatywu właśnie, bo ten chip tak przerabiał, że wszystko co pozytywne przytłaczało i wszystko w negatywne się obracało, tak? Nie było tej równowagi i tego doświadczenia, ale w tej chwili już będzie, jest wyciągnięte i ten proces się zaczął. Okay, dann gehen wir jetzt weiter zu den Ohren. Teraz oglądają uszy. Die sind okay, also da ist kein Chip und kein. Nie znaleźli nic jeszcze czyste. Augen. Teraz oczy. Nein, das sind auch okay, kein Chip, kein Tier. Są czyste oczy, nie ma nic. Mund.
Dann auch schon, da ist gleichzeitig war nichts. Ne? Ja, w uszach też nic nie znaleźli, teraz oglądają jamę ustną. Nic nie znaleźli, jest czyste. Teraz kark, szyja. Nacken. Okay. Czyste. Teraz będą na ramiona, potem ręce. Dobrze wygląda. Barki tutaj, ramiona. No teraz zjeżdżają aż do palców rąk. Czysto nic nie znaleźli. Teraz wchodzą na górną partię ciała, zaczynają od serca. Czysto, dobrze wygląda. Teraz płuca oglądają. Czysto, nic nie znaleźli. Teraz na wątrobę schodzą, oglądają. Wszystko jest czyste, nie ma nic. Teraz żołądek. To są główne punkty, które ja wymieniam. Na co się koncentrują, czy w jaki obszar, bo tam gdzie jeszcze czustka, czy coś, czy dwunastnica, wszystko co należy do żołądka, albo do wątroby, woreczek. Jeżeli coś jest, to dopiero oni dają znać, mówią, że czustka, czy woreczek żółciowy, jeżeli chodzi o wątrobę, czy o żołądek i obok tego. Jak nie jest to wymienione, nie zwracają na to uwagi, znaczy się, że wszystko jest czyste. Auf der Gallenblase liegt auch ein Schritt. Also man nimmt der Krähe jetzt weg. Auf der Gallenblase. Gallenblase, das ist halt auf der Bauchspeicheldrüse. Auf der Gallenblase. Odkryli teraz, jeszcze raz oglądali całość, żołądek, jeszcze obok i odkryli na woreczku żółciowym. Właśnie to, o czym ja mówiłam, że te okolice, jak oni zobaczą, to mówią. Odkryli chipa. Szarak ściągnął już. Jest podłużny kształt na ten chip. Ja, und das sollte halt aktyw. Noch nicht. Nie był jeszcze aktywny. Das sollte da diese Gallenblase, also Schwäche im Alter, das dann halt Probleme. Das Steine hätte bekommen. Ja. I ten chip by był aktywny w starszym wieku Grzegorza, że no, włączyłby się i by zaczął zakłócać pracę wątroby tego woreczka żółciowego, że zaczęłyby się tworzyć kamienie. Tak wytłumaczył Rafael, że to jest to działanie tego chipa. Ale jeszcze nie był aktywny. Rafael teraz oczyszcza ten woreczek żółciowy.
Ja, Gel drüber, wo die Gallenblase wieder stabil macht. I teraz ustabilizował ten woreczek żółciowy, bo tam ten chip na nim tam leżał i to było też, nie mógł dobrze pracować. Także nałożył taki żel do regeneracji tego woreczka. Teraz na jelitach są. Jelita są czyste. Teraz na męskie organy schodzą i tam nerki. Also Prostata ist okay, da ist kein Chip und kein Tier. Blase auch. Kein Tier und kein Chip. Na pęcherzu, na prostata wszystko jest czyste i w porządku. Hoden ist auch gut. Na woreczek jest też wszystko w porządku. Nie żółciowy. Teraz schodzą na biodra. Czyste, nie ma nic. Teraz schodzą na uda, na nogi. Jest czysto, nie ma nic. Teraz oglądają kolana. Będą zjeżdżać przez łydki do stóp w dół. Zjechali do stóp, nie znaleźli nic, czysto jest. I teraz Rafael zwiększonym obrazem ogląda jeszcze raz, żeby nic nie przeoczyć, nawet te miniaturowe, które gdzieś tam są ukryte. Nieraz odnajduje w załamaniu jelit jeszcze, czy gdzieś w jakiejś fałdzie w mózgu malusieńki, który za pierwszym razem nie został odkryty. Okay, weiß auch kein Chip. Wszystko jest dobrze czyste. Jemand weint, guck doch. Ja bitte. Teraz za chwilę podjedzie autobat do Szaraki. Już podłączają tą czapkę na głowę i te buty na nogach. Wegen aury. Teraz będzie aura oglądana, czy jest stabilna i wszystko jest w tej samej konsystencji. Ja, also das Gen ist weg, die von Aura hat er schon, jetzt mal gucken. Teraz czerwono-biała energia oblewa po prostu całe ciało. To jest dla sprawdzenia aury. Jeżeli są jakieś nierówności czy uszkodzenia, to pokazują się plamy na tej energii. Die aura ist komplett, also aura ist kompletna, bez zniekształceń, jest równa, równomierna, jest w bardzo dobrym stanie. Jest teraz ten automat odjeżdża od ciała Grzegorza. Gdy Schutz jetzt bekommt so auch so grün mit roten Streifen hier. So hier bekommt seine positive Planet. Planetę pochodzi z planety bardzo pozytywnej cywilizacji i tą ochronę też dostanie jego pierwotną, z którą właśnie przyszedł do oczyszczania, tylko że już była w takim zaniku i zielona i czerwone, z czerwonymi właśnie paskami. No naturalnie tam jest też Kuba robi szranki z net.
I tam właśnie już jest ta kropla DNA, która jest wpleciona. Także już jest zawinięty w ochronie, jest wakuum, także... A co byś to sagt, jetzt gerade zu der Seele, ja, die Seele wird jetzt noch neue Empfindungen kennenlernen. Teraz Wezius rozmawia z Grzegorzem i mu tłumaczy, że teraz on jako dusza, że będzie teraz inaczej odbierał doświadczenia, doznania. Soll sich nicht ärgern, dass der Chip jetzt weg ist, weil jetzt noch mehr ein... A so mówi, że teraz, żeby się nie przejmował tym, że ten chip jest, bo on był przyzwyczajony do tego chipa, że tylko pozytywne. To była taka wizja, że wszystko, co do niego szło, to było pozytywne. Tylko to uderzało duszę, bo to wszystko w negatywne się odbierało. Także teraz nie będzie tego odbioru wszystko pozytywne, że będzie mógł sobie po prostu już będzie odróżniał, że to jest dobre, to jest złe, to jest mu obojętne, czy... Ja, und es meint halt, zu der Seele, ja, wenn sie sich weiter... Sie hat jetzt die Chance, sich wirklich weiterzuentwickeln. I Jezus mówi, że teraz dostał szansę, mówi do niego, że na nowo się będzie rozwijał i to w pozytywnym, nie? Bardzo dobrze, Grzegorzu, dziękuję za to, że przyszedłeś, jesteś wolną istotą teraz i jesteś czysty, masz nową ochronę, także możesz się poruszać, gdzie chcesz i doświadczaj właśnie teraz tego prawdziwego, tą rzeczywistość bez tej wizji samego pozytywu, także kopia już podziękował się, pożegnał się ze wszystkimi, już kopia go odbiera, jest zjazd do ciała fizycznego. Tak jak mówiłam, u nas to się dzieje w zależności od czasu oczyszczania. Ten czas jest inny, to jest ziemski, ale tutaj, tam odbywa się to też w innej przestrzeni, dlatego to się dzieje. A dla samego ciała fizycznego, dla tej osoby, odejście tego ciała eterycznego i zejście to jest sekundarne po prostu tej rzeczywistości ziemskiej. Także obojętnie, czy siedzi za kierownicą, czy śpi, czy jest w trakcie jedzenia, czy w pracy, także nie odczuje tego, to jest odejście i wejście po prostu, taki moment, nie? Ale teraz zacznie się odczuwalność właśnie w tym przyswajaniu, w odbieraniu rzeczywistości. Dobrze, mamy następną teraz, jest Alina Grażyna. A L I N A und zweite G R A Z Y N A. I oczekujemy następną osobę. Zobaczymy, co nam przyniesie, co za informacje ze sobą. Mogą się powtarzać planety, pochodzenie planet. To nie jest co róż, ale jak żeście zauważyli, doświadczania, rozwój duszy, każdy ma inny. Każde inne ma inne informacje. Pokazała się planeta Ziemia. Ständig ist hier Inkarnation. Ja, also sie hat schon auch andere Planeten gesehen. Aber die ist praktisch irdische Mensch von Anfang an. Also ja, die Seele ist ja irdisch, ja, so kann man das sagen. Orys przekazuje informacje. Także Alina Grażyna to jest tym pierworodnym
człowiekiem ziemskim, który zaczęła tutaj pierwsze swoje wcielenie, życie. Oprócz tego odwiedzała inne planety, miała inne istnienia na planetach, ale jej stałym wradzaniem się jest planeta Ziemia. To jest jej rodowite pochodzenie ziemskie. Już mieliśmy kogoś. Ma pierwotne w sobie, pierwotną genetykę DNA, nie? Można powiedzieć. Ciekawe. Już podchodzą do stołu kryształowego, tam gdzie Alina Grażyna, gdzie już oczekuje oczyszczania. Mówi, ten zafarbował się ten kryształ leciusieńką niebieskim i takim brązowym, ale bardzo delikatnym odcieniem. Teraz jeżdża automat do zeskanowania jej ciała. Głowę zaczynają oglądać, mózg. Der Muskel, der ist richtig schmutzig, man erkennt gar nicht. Mówi, że cały mózg jest bardzo, bardzo brudny, że nie mogą rozpoznać ani fałd, ani układu tego mózgu, jest bardzo zabrudzony. Rafael hat jetzt so ein Tuch in der Hand und möchte es reinigen. Rafael teraz ma takie chustki. I teraz obmywa ten mózg cały. Mówi Rafael, mówi sam się przeraził, że przy obmywaniu tego mózgu, że ten aż mu rozszarpało tą chusteczkę po prostu. No i Rafael mówi, że przez to, że mu te chustki po prostu rozszarpuje przy obmywaniu, mówi, rozpoznał, że tam leży stwór na tym mózgu. Dlatego nie mógł obmyć tej powierzchni. Mówi, obszukuje teraz ten mózg i szuka początku, gdzie ten stwór jest przyczepiony. Chce się dostać od jednego miejsca, żeby uwolnić ten mózg cały. Obszukał i nie może znaleźć, gdzie tutaj zacząć, od jakiego miejsca, żeby uwolnić mózg od tego stwora. Już jest gotowy ten miska z płynem i on teraz ten mózg weźmie i musi zamoczyć cały w tym płynie, żeby uwolnić od tego stwora, bo inaczej nie da rady, jest tak tam przyssany. Mówi, tam jest sobie specjalny płyn, który ten stwór po prostu jakby no ten stwór, że nie wytrzyma tego płynu po prostu. Dla tego organu nic to nie robi, ale dla tego stwora właśnie, że go jakby, jak to się mówi, zniewoli tego stwora tym. Włożył już ten mózg do tego płynu. I widzą, jak to nagle, jak włożył do tego płynu ten mózg, to zobaczyli, że coś się poruszyło bardzo na tym mózgu. Ist schon ab? Ja, das ist ab und i się odkleiło i się sztywny to zrobiło, ten stwór. Odkleił się i się sztywny zrobił. So, jetzt nimmt er dieses Gehirn wieder raus aus der Schüssel und
Ten szybko wyciągnął ten mózg Rafael z tego płynu i had zurückin Kopf gesetzt, ja, ten hirn. I ten mózg z powrotem włożył, ale ten stwór jeszcze w tym płynie tam jest. So, und das Tier, das hat also so welche Form, das mówi, ten zwierzak taki falisty ma wygląd. Jest flach, nie? Ja. Jest bardzo płaski, tak że był okrył ten mózg cały. So, dass es halt um den praktischen Mózg sich legen. Mhm. So, jetzt sagt Graf, so hat er das entsorgt. Już do maszynki wylądował ten stwór. Und jetzt sagt er, jetzt reinigt er das nochmal, das gesamte. Jeszcze teraz Rafael oczyszcza ten mózg jeszcze raz. Okay. Jetzt sieht man auch, dass da noch ein Chip liegt, und zwar vorne links. Na skroni odkryli, że właśnie teraz jak ten jest mózg czysty, to teraz widać wyraźnie i na skroni ma na mózgu chipa. Szarak już wyciąga tego chipa. Ja, das sieht aus, also wie so eine Sonne mit ganz vielen Zacken. Mówi, wygląda jak takie słoneczko namalowane, jest bardzo dużo takich ma tych promieni. Okay. Gut. Zreinigt er da die Stelle. Jeszcze Rafael, jeszcze raz tam właśnie to miejsce, zajął się tym miejscem i oczyszcza po tym chipie. Gut. So, dieser Chip hat ja verursacht, dass ihr Verhalten gegenüber anderen Personen nicht positiv war, also ten chip powodował, że Alicja, dobrze mówię, nie? Alina, Grażyna, że nie umiała się zachować pozytywnie w swoim otoczeniu, chodzi o ludzi. Aber das war ihr halt nicht wirklich bewusst. Ale ona tego nie zdawała sobie z tego sprawy, bo ten chip powodował, że ona tak to przyjmowała. Ta i tak się zachowywała ludziom, do ludzi, że nie odpychała po prostu sama, nie szukała kontaktów, ani chciała. Odpychało ją wszystko. Diese Vieh. Ja, das Vieh hat sich halt da drüber gesetzt, weil das halt eine schöne Umgebung praktisch hat sich davon halt, ja, wie man von der Einsamkeit, ja, ernährt, ja. I właśnie przez te negatywne przyjmowanie otoczenia ten stwór się fajnie ulokował, że on się tym żywił, tą energią, którą ona wytwarzała, energią nieufności i samotności, i on się tym żywił i się pięknie się rozrósł jej na cały uniec i fragę. Ist diese Leben oder hat mitgebracht? Pytam się, czy z tego życia, czy przyniosła ze sobą. Also ten chip hat sie mitgebracht und das Tier kam, aber jetzt erst in diesem Leben. Tego chipa ze sobą przyniosła w to życie, ale ten stwór w tym życiu właśnie bardzo wcześniej zajął pozycję na mózgu. Już jest mózg, jest oczyszczony. Teraz będzie Alina Grażyna na pewno odbierała inaczej otoczenie, będzie więcej otwarta do ludzi i ta niechęć czy nieufność powinna zaniknąć, bo już tego nie ma. Teraz zaczyna się nowy etap jej życia po prostu. Rzeczywistość będzie odbierała inaczej. Okay. Die Ohren. Teraz uszy oglądają. Sind okay. Są czyste. Augen. Teraz oczy. Also die Augen haben keine Chip und auch keine Tiere. Oczy są też czyste od chipów i od tych stworów. Rafael möchte den ganzen Gesicht irgendwie
ja, so eine Regeneration geben, weil das Gesicht eigentlich zu dem Alter von der Person gar nicht passt. Rafael mówi, że musi dać zregenerować jej całą twarz, bo ta twarz, ta twarz nie pasuje do jej wieku. Mówi, że to stworzył właśnie ten stwór, ten chip, że zapadła się jej twarz jakby. Ja, das sieht so wie ein Tuch aus für das ganze Gesicht. Założył jej specjalną taką chustę z takim środkiem na całą twarz obłożył. Teraz jamę ustną oglądają. Czysto jest wszystko, nie ma nic. Teraz chodzą na szyję, kark. Rafael tam zajął się jej tarczycą, bo tarczyca nie działa dobrze, jest zabrudzona. Er sagt, die Schilddrüse ist ganz leicht, also verschmutzt. Ja, und deswegen hat es jetzt gereinigt und jetzt tut er auch nochmal so ein Gel drauf. Oczyścił tą tarczycę i teraz zakłada specjalny gel na tą tarczycę, żeby się zregenerowała i mogła funkcjonować tak, jak powinna. Oglądają teraz ramiona i tą partię górną, potem zejdą na ręce. So ein Chip ist nicht da und auch kein Tier. Czysto jest, nie ma chipów czy stworów. Sie soll auf ihre Haltung ein bisschen achten, weil sonst wird sie Probleme bekommen mit ihrem Rücken. Mówi, że Rafael, że musi uważać na swoją postawę. Mówi, bo już są zmiany na kręgosłupie, że kręgosłup się jej wybałuszy. Musi bardzo uważać. Zmieniać pozycję, inną pozycję przybierać, żeby się kręgosłup znowuż mógł powoli ustabilizować. Teraz ręce oglądają aż do palców. Nic nie znaleźli, czyste ma ręce. Teraz chodzą na górną partię klatki piersiowej i zaczynają od serca oglądać. Na sercu odkryli, że leży chip. Szarak ściąga. Rafael oczyszcza to miejsce po tym chipie. Ja, und der Chip, der sollte halt die Gefühlswelt noch also mehr auffühlen. Also, ja. Was? Die Gefühlswelt auf. Also ihre der Chip Gefühle, hat blockiert. Ja, das. Nee, nicht blockiert, aber hat noch mehr aufgewühlt. Also manche Situationen. Ten Chip powodował, że jej uczucia, odczucia, że robił chaos, że nie mogła rozpoznać dobrego i złego, że wszystko w jeden kocioł był, po prostu te odczucia
że nie mogła rozróżnić po prostu. Wszystko to taki chaos był. No i wytwarzał to przez ten chaos to i robiła odstęp od ludzi, nie dopuszczała, bo nie mogła rozpoznać co dobre, co złe. Teraz oglądają płuca. Zmieni się i to, Alina, bo czyp ściągnięty jest. Lumiesz, okej. Płuca czyste są, bez zmian. Teraz na wątrobie są, oglądają. Wszystko jest dobrze, w porządku. Teraz żołądek. Jest wszystko w porządku. Jest czyste i w porządku wszystko. Teraz chodzą na jelita. Jest czysto, nic nie znaleźli. Wszystko w porządku. Teraz chodzą na organy płciowe, rodne, nerki i pęcherz, to wszystko, co należy do tej partii ciała. Ale też alles okej. Wszystko czyste, nie ma nic. Na biodra teraz chodzą. Also, am Hüftgelenk, also nicht am Gelenk, sondern an der Hüfte selber, da liegt auch ein Chip. Hinten, nie? Ja. No, z tyłu, tam gdzie te biodrowe kości się tam schodzą z tyłu, chip tam jest. Szarak ściąga. Ja, tak, nimm weg. Jest, ten chip jest kwadratowy. Ja, und das sollte halt, dass wenn, ja, Alter, wo schon Bewegungsapparat schon immer so gut funktioniert, das halt noch unterstütze, dass da halt wirklich, ja. Ten chip, aber noch nicht aktiv. Nee. Jeszcze nie jest aktywny, ale tam już jest jej data wieku na tym chipie, także jakby osiągnęła te lata, swoje lata i już zaczęła ten kości, no, ten ruchowy ruch ciała, jak już spowalnia, to wtedy ten chip miał być aktualny, by się włączył, tak żeby zniszczył po prostu wszystkie działania ruchu. To chodzi o stawy biodrowe, o kręgosłup. Wszystkie układy kostne, tak żeby pewnie na wózku musiała być, nie dałaby rady w ogóle się poruszać, nie mówię już o siadaniu, wstawaniu. Jesteś uwolniona od przyszłych jakichś tragedii, dobrze. I ten chip Rafael Sack mówi, że już ona przyniosła, że już miała je parę żyć i cały czas ten chip włączał się właśnie, jak osiągała wiek i miała problemy z... Po prostu potem była leżącą osobą. W tym życiu to się dostanie. Wszystko jest oczyszczone teraz. Rafael tam się zajął tym miejscem. Zadał noch so eine Paste dahin, weil das sich da richtig in den Knochen praktisch reingebrannt. Mówi, tam zakłada teraz specjalną pastę Rafael, bo ten chip już tam od
od żyć nosiła ze sobą i on po prostu był aż wżarty w ten układ tam, w to miejsce. Teraz wyrównuje i także jest robione. Teraz chodzą na udę. Wszystko jest czyste. Na kolana oglądają. Idą, zjeżdżają aż do stóp. Wszystko jest dobrze. Nie ma nic, nie znaleźli. Wer schwache Füße. Also ein Chip mówi, ist da nicht. Mówi, że ma, zobaczyłam na jej stopy i właśnie mówię do Rafaela, że ma bardzo słabe stopy. On mówi, ale tam nie ma chipa, nie ma nic. To jest od tego powtarzania się na pewno życia do życia, także już osłabione jakby miała właśnie z tym chodzeniem, bo jakiś przychodzi ten moment, że to ciało zaczyna jakby słabnąć w jakim miejscu. Być może, że w krótkim czasie ten miał się znowuż włączyć ten chip, nie? No ale jest wszystko dobrze, jest czyste teraz. Okay. Also, Rafael sagt, er sieht kein Chip mehr und auch kein Tier. Gut. Normal, schon durchgeschaut. W tym czasie, jak ja tam tłumaczyłam, to Rafael już obejrzał pod zwiększonym obrazem całe ciało, nic nie znaleźli, wszystko jest dobrze. Sagt, okay, den Muskel, die kann man ja auf, also unter der Dusche aufbauen. Jetzt bekommt sie, ja? Ja. Rafael zadecydował, że dostanie teraz prysznic taki deszczowy, żeby te muskuły się zregenerowały. Aber er selber fand sie jetzt eigentlich nicht so schlecht. Rafael mówi, że nie są w złym, całkiem złym stanie, ale jednak chce, żeby się zregenerowały, bo już były podciągnięte po prostu. I, no, i ta twarz, i ten Gesicht, nie? Hat schon abgemacht, ten tuch. Nein, jeszcze nie odjął z twarzy tej chusty. Jeszcze nie, jeszcze jest. So, jetzt, also das gern ist weg, jetzt nimm da dieses Tuch auch wieder. Teraz akurat mówi ten skan, automat podjął do góry i teraz dopiero ściąga tą chustkę z twarzy. So, okay. Also das Gesicht sieht jetzt wieder um einiges, also jünger und auch entspannter. Mówi, że twarz się zmieniła bardzo pozytywny, mówi taki, no inaczej wygląda, mówi jakby odmłodniała nawet. Okay, gut. Dann kriegst du jetzt erstmal die Muskeln, dass sie alle nochmal gereinigt werden. Die Dusche jetzt, nie? Ja, die Dusche. Teraz zjeżdża ten prysznic i wszystko oczyszcza, te muskuły, te wszystkie. Ja, jetzt kriegt sie praktisch wieder so eine ganz, also wie Regenbogenfarbe. Mówi, i teraz chodzi następny prysznic z tymi wszystkimi kolorami. To jest do regeneracji wszystkiego, całego ciała po prostu, i organów, i kości, i muskułów. Także. Ja. Nande Zeit, ich sage, dass der Schutzel so auch so grün mit grün blau mit braun, nie? No teraz szykują już właśnie ochronę nową, ale bevor das noch aura, zanim tam tą aura będzie sprawdzona, to już tam dałam sygnał, żeby niebieska ochrona właśnie z takim delikatnym brązem, bo to jest i ta ziemska stała ochrona i niech ją ma i otrzyma. Odwiedza, teraz jest wolna, może sobie doświadczać gdzie indziej we wszechświecie, ale jej rodzime pochodzenie jest ziemskie, także niech to utrzyma i ją to chroni. Okej? Okay? Już teraz ten automat właśnie jest szaraki, już podstawili pod nogi i na głowę tą myckę dostała, także sprawdzają aurę. Meint, also, dass sie sich vielleicht auch, also sie hat es jetzt gekriegt, aber wenn sie sagt, ihre Füße so fühlt sich schwach, dann soll sie gucken, dass sie so langsam also Spaziergänge macht, mal ein kürzerer und dann halt mit der Zeit immer größere Spaziergänge. Rafael jeszcze daje taki tip dla
Aliny Grażyna, żeby ona teraz, bo te chodzi o te stopy, które były po prostu no, słabsze, że ma wychodzić dużo z domu i spacery coraz dłuższe powinny być, przyzwyczajać stopy i ciało, bo jest czysta, jest zregenerowana i teraz musi wychodzić i dłuższe spacery, nie od razu jeden długi, tylko takimi etapami, że ma to robić i wszystko się doprowadzi samoczynnie do porządku. Die Aura, wie sieht aus? Die Aura. Bo już aurę już teraz już sprawdzają. Am Kopf, das sieht man, dass es auf jeden Fall dünner ist. Aura w zakresie głowy jest bardzo cieniutka. Und auch da muss Herz. I tutaj na w okolicy serca jest też bardzo osłabiona aura. Weniger. Also Rafael sagt, er wird wieder die Dusche für die Aura. Rafael decyduje, że jak ten automat będzie zabrany, że dostanie ten prysznic na aurę, że wyrówna po prostu całość. Damit auch wirklich jede Stelle. Mówi, to już nie ma co oglądać dalej, mówi, to już jest za dużo ma tych miejsc osłabionych, że teraz będzie ten prysznic z tym specjalnym gelem, który wyrównuje aurę i doprowadza do tej samej konsystencji po prostu. Okay, das Gerät ist jetzt weg, damit es już objął ten automat i teraz ten prysznic dla aury po prostu do wyrównania. Okay. Do zabezpieczenia, wyrównania i do regulacji, do regulacji aury. Okay. Also jetzt ist wieder vollständig die Aura. Już jest zrobione, jest całkowicie, oglądają, aura jest pięknie zrobione, także teraz dostanie ochronę, już jest gotowa tam. No i akurat zjeżdża właśnie, ta, całe ciało obejmuje ta ochrona i wakum jest pięknie, także. Mówi, że sobie usiadła i tam jest, odeszło wszystko napięcie z twarzy, jest taka no inna jest also po prostu. Die Augen, die strahlen jetzt auch nicht mehr so eine mówi, oczy się rozjaśniły, mówi, nie ma smutku, bo jak leżała, mówi, taki smutny wzrok był, mówi, teraz jest taki odżyła, mówi, fajnie wygląda. Także Alina Grażyna, zaczął się nowy etap w twoim życiu, jesteś uwolniona ze wszystkiego i teraz będziesz naprawdę dochodziło do ciebie bardzo, bardzo dużo pozytywnego. Korzystaj z życia, idź między ludzi, zbuduj sobie krąg przyjaciół i teraz i niech twoje życie tu na ziemi naprawdę niech będzie piękne, nie? Nie samotne. Rafael z nią teraz też rozmawia. Dass jetzt einfach wieder auf die Leute zugehen soll. Das, Rafael to mówi, co ja akurat powiedziałam, że ona musi do ludzi wychodzić i. Ja, und einfach Kontakt aufnehmen mit der Umgebung. I że kontakty ma nawiązywać z otoczeniem i no. Ja, und dann halt einfach das Lernen, wie man halt miteinander umgeht. Mówi, i teraz zaczyna się okres nauki, jak ma się obchodzić z innymi osobami, po prostu to szybko teraz pójdzie, bo te odczucia będą inne i odbieranie, przyjmowanie też inne. Także cieszę się bardzo, że byłaś tutaj i no, się bardzo dużo teraz zmieni. To jest chyba no, wszystko, po prostu wszystko, bo to było już tak, że to już było na granicy, a najwięcej mi zrobiło troszeczkę niepokoju, że takie chipy, które są zakładane właśnie, które nosiła, że z ludzi robią potem kaleki, że nie mogą się poruszać samodzielnie i potrzebują opieki, a tym bardziej ten stwór, ten chip, że samotność jej stwarzał, no to gdzie taki człowiek ląduje? W domu starców, w domu opieka i nie ma nikogo wkoło siebie, nie ma odwiedzy, to jest strasznie, to jest wegetacja potem, nie? A tutaj odkrycie tego i uwolnienie od tego, to po prostu jakby to jest prezent nowego życia, nowego istnienia, nie? Także
To jest niesamowite dla mnie. Tak jak ja już zapowiadam, że każda istota przynosi z sobą coś innego i uwalnia się od czegoś innego i staje się kimś innym po prostu, nie? Ale wolność wszyscy dostają, DNA do wyrównania produkcji, do, nie wiem jak to nazwać, wszyscy dostają, także to jest piękne, nie? To jest naprawdę piękne i aura jest wyrównana, także i ochrony przede wszystkim, to co tą całość ma pod opieką, nie? Ta własna ochrona. Dobrze, okej. Szondek? Ja asocjacji bedankt. W tym czasie się podziękowało wszystkich, pożegnała się już, była połączona i zjechała do ciała fizycznego. Także Alina Graźna, daj znać proszę o Twoich zmianach. Bardzo interesująca historia, Twoja historia osobista. Napisz anonimowo, jeżeli nie masz konta na YouTube, to napisz mi na Skype'ie czy na maila, ja skopiuję z pozwoleniem i wstawię Twoje odczucia, Twoje zmiany. Będę się bardzo cieszyła, bo to jest taki przypadek, który mnie ciekawi, co dalej. Nie? Chodzi o zmiany. Okej. Mamy następną, to jest nazwę teściowa Stanisława, także będzie wiadomo, o kogo chodzi. Simona już jest gotowa. S-T-A-N-I-S-L-A-V-A. Tak jak już zapowiedziałam, Państwo wiecie o tym, że typowanie imienia na tym pulpicie to jest zapraszanie tej istoty, ma pozwolenie na wejście na bazę. Okay. Also Eures sagt dasselbe, ist das überhaupt nicht wichtig, von welchem Planet sie stammt? Mówi Eures, że informacje dla Stanisławy absolutnie w tym momencie nie odgrywają znaczenia, skąd pochodzi jej istnienia. Tu teraz. Już podeszli bardzo szybko do stołu kryształowego, do tej istoty. Mówi, leciutko się rozświetlił ten kryształ żółty z brązowym, ale bardzo delikatny ten odcień jest. Już automat zjeżdża i będzie się zaczynało oglądanie ciała tej istoty Stanisławy. Teraz ta dusza właśnie się chce, ma coś do powiedzenia, prosi, że coś chce powiedzieć, ta dusza Stanisławy. Die Seele bittet eigentlich nur darum, dass man praktisch die Chips und die Tiere entfernt, aber den Körper so lässt, wie er ist. Ma prośbę. Ta dusza prosi właśnie do wszystkich, którzy tam są uczestniczą, że tylko prosi o zdjęcie chipów z tworu wszystkiego, co nie należy do jej istnienia, ale prosi, żeby nie ingerować w jej stan, po prostu w jej stan cielesny, fizyczny, tutaj i teraz, w tym istnieniu. Każdy wie, czego chce, czego pragnie dusza. Dusza wszystko wie. Musimy bardzo, bardzo respektować. Oglądają teraz mózg. Wielki szacunek do tych istot, które zgłaszają się i sami mówią, czego pragną, tak? Okay, gut, also, das sind drei chips. Trzy chipy już odkryli na mózgu. Szarak ściąga wszystkie trzy po kolei.
also angeordnet, so wie im Zickzack. Also mówi, jeden był na płacie czoła. Dziękuję za te wyrażania, jakie powinnam używać. Jeden pan mi tam dał znać, także próbuję zapamiętać. Jeden był na płacie czoła, drugi był tutaj po lewej stronie i trzeci był po prawej stronie, tutaj na bocznej, na potylicy. Także mówię, w takim zygzaku były te ciepły. Also der eine, das sieht rund aus, der war vorne. Ten pierwszy tutaj właśnie na płacie czoła był okrągły. Dann der nächste sah wie so eine Weinflasche aus. Na ten po lewej stronie jak w kształcie buteleczki. Und dann nächste, das sah wie so ein Dreieck aus. I trzeci trójkąt wygląd. Und Raphael stupst mich gerade noch auf ein Viertel, wo da auch. O, jeszcze Rafael czwarty teraz odkrył, jak tutaj ten szarak ściągał, to jeszcze czwartego odkryli. Wo jest der vierte? Auf der anderen Seite. Tutaj na potylicy po lewej stronie. Okay, und das dazu die ovale Form. I szarak wyciąga i ma owalną, jest kształt owalny. Aber Raphael sagt gerade im Moment sind wirklich alle Chips da jetzt gerade abgeschaltet. I Raphael mówi, że na ten moment te chipy nie są włączone. Apparently. Herr Raphael sagt also, es waren bestimmt welche aktiv, aber Raphael mówi, że niektóre były, on nie teraz nie chce w to wchodzić, ale mówi, niektóre były aktywne w tym życiu, a niektóre nie. Er kann das halt nicht feststellen. Mówi, on teraz nie, jak już są zdjęte, to on nie może teraz rozpoznać, jeszcze jakby tak tam stał i patrzał się, który jest aktywny, a który nie, ale to musi być szybko ściągane. Ale on wypowiada się właśnie, że część aktywny były, a część nie. Und jetzt gerade im Moment kann er auch nicht sagen, wirklich für was, welcher Chip war, also einem zusammen haben. Also so wie also er meint, so wie sie angeordnet waren, schätzt er, die haben schon Zusammenhang gehabt. Raphael mówi, że one były tak ułożone. Tak ułożone, że one były jakby działały wspólnie, że jedne się włączały, inne się wyłączały, włączały się te, wyłączały się te, mówi, miały połączenie. Te wszystkie cztery były połączone, jakieś sygnałami były. To jedyne może potwierdzić. Was für Einfluss? Also Raphael meint, das sieht für ihn so aus, als ob das alles irgendwie ins Verhalten, ins Negative. I te chipy cały czas te impulsy dawały, że miała takie momenty, że w negatywnym, takie zapaści negatywne miała, ale o nią samą. Dann gehen wir jetzt zu den Ohren. Teraz oglądają uszy. Aber das ist das von außen, dass die der Negative hat zum sich noch mehr angezogen, oder? So sieht aus, die Chips haben da. Wie meinst du jetzt, was dass angezogen? Die, was negativ ist da entstanden, dass die noch mehr hat, verstärkt hat es. Ja, also für sich selber, ja. Właśnie to jest to zagadnienie tych chipów, że jak coś negatywnego się wytwarzało, czy ktoś z jej otoczenia coś negatywnie się zachowywał, to jej potęgowało ten odbiór tego negatywu, also z bardzo, bardzo wstężonym i mocnym, to był stężony i mocny jakby odbiór, jak w rzeczywistości to było. Also eure sagt gerade auch, die hat jetzt nochmal mit der Seele gesprochen und die Seele, die möchte eigentlich aus diesem
Körper schon gehen. I ta dusza rozmawia z Orys cały czas i Orys teraz mówi, no muszę powiedzieć, co tam się dzieje, co się odbywa, że dusza mówi, że ona już ma dosyć istnienia w tym ziemskim wcieleniu. Mówi, że chętnie chce już coś innego doznawać. Mówi, bo ona cierpi już w tym tutaj. Und die Seele, die freut sich halt, dass jetzt die Erleichterung bekommt, also dass diese Chips und Tiere dann einfach im nächsten nicht mehr da sind. I bardzo, ale bardzo się cieszy, że właśnie jest na tym, że jest wdzięczna, że jest tutaj, że może się pozbyć tego wszystkiego, co by ją hamowało w dalszym rozwoju, w dalszych istnieniach. I o to tu wszystko chodzi. Also in den Ohren, in dem Gehörgang, das sitzt was längliches. Mówi, już odkryli w jej uszach, bo oglądają, że właśnie po Rafael już wszystko oczyścił. Mózg jest oczyszczony, wszystko jest w porządku, zregenerowany. Ale w uszach już z dwóch stron odkryli, coś siedzi, chyba jakieś stwory. Zobaczymy. Mówi, takie, no są gwizdowate, mają taki wygląd te stwory. Die haben halt einfach das Gehör beeinträchtigt. I oni cały czas zakłócały jej odbiór, ten słuch jej niszczyły. Okay. Dann gucken wir die Augen an. Rafael patrzy na Alice, nie? Ja, der macht raus. Pan Rafael już wyciągnął, nie? Już jest oczyszcza, już wszystko jest ten, i w tym czasie już oczy się za jej oczami oglądają. Okay. Die Augen. Die sind also okay, da ist kein Tier und kein Chip. Oczy są wolne od jakichś stworów czy chipów. Teraz jamy ustną, oglądają. Jetzt gucke ich am Mund. Und zwar auf dem oberen Kiefer in der Mitte, da liegt ein chip. Tu odkryli tutaj na górnej szczęce, na środku chip jest. Der hat halt Probleme mit Zahnfleisch auch verursacht. I ten chip powodował psucie się właśnie dziąseł, zębów i problemy cały czas z dziąsłami i szybkie niszczenie zębów. Ten szarak już wyciągnął tego chipa. Rafael reinigt diese Stelle noch. I Rafael właśnie tam wypłukuje to miejsce, oczyszcza. Okay, gut. Da ist sonst nichts. Wszystko jest dobrze już, nie ma nic więcej. Teraz na szyję, na kark schodzą. Da ist auch kein Chip und kein Tier. Nie ma nic, jest czyste, nie ma nic. Teraz na ręce schodzą. Schultern. Mhm. Ramiona i ręce oglądają. Strapaziert wird, sieht aus wie der Körper. Sehr angegriffen. Akurat powiedziałam, bo pytałam się, bo widzę, że ma bardzo, bardzo. Jej ciało jest bardzo zniszczone po prostu. Mięśnia, kości są zniszczone. Widzę. Odpowiedział mi Rafael, że potwierdza. Also auf dem eine, auf die linke Schulter, da liegt ein Tier. Tutaj auf dem also auf dem Muskel. Na z tyłu, na ramieniu jest, odkryli stwora, leży zwinięty tutaj na mięśniu. Das sieht aus ja wie so ein Seestern, dieses Tier. Wygląda jak takie, no w kształcie gwiazdy, tak. Zwinięty. Rafael nimmt das weg. Rafael właśnie wyciąga tego stwora.
Aber jetzt sag also, das ist jetzt erst vor kurzem da. Mówi, ten stwór przed krótkim czasem się dostał tutaj. Weil es halt einfach dachte, ja, da kann ich dann Probleme machen mit Muskeln. No i ten właśnie ten stwór miał wytwarzać boleści mózgów, po prostu zwiększyć ten stan ciała negatywny. Wszystko co z muskułami wspólnego. Już tam Rafael wyczyszcza to miejsce, oczyszcza, obmywa. Wszystko w maszynie ląduje naturalnie, jak zawsze, wszystko w maszynie. Teraz oglądają ręce, aż do palców. Tutaj na palcu serdecznym, na lewej ręce jest chip zawinięty, w takim zawiniętym, na tej kości. Szarak już ściąga sobie ring. Nee, das sieht diesmal nicht aus wie ein Ring, aber hat. Mówi, to jest tylko, nie jest dookoła tego palca, tylko w części jest tak zawinięty. Also der Chip hat auch aber wiederum diese Funktion, dass also das Seele dann später im nächsten Leben praktisch schwer haben wird, irgendwie Beziehungen einzugehen. Właśnie, so. Ten Rafael jest noch nicht aktyw, nie? Ja, ja, nee, jeszcze ja. Ten Rafael mówi, ten chip nie był aktywny. Był przygotowany do nas na następne życie i by spowodował, żeby miała problemy, żeby wejść w związek z miłością. To tylko by wytwarzał problemy, zniechęcenie i smutek. Także Stanisława, jesteś wolna, jesteś w następnym życiu. Tak jak mówisz, chcesz doświadczać, będziesz tylko przyjemne rzeczy doświadczała, już to jest, nie ma tego, tak? Prosiłaś, chcesz być tylko oczyszczone. Dobrze. Gut, aber ansonsten ist jetzt okay. Reszta jest wszystko już czyste. Teraz schodzą na klatkę piersiową. I wchodzą, nie schodzą, wchodzą i zaczynają oglądać od serca. Also Herz hat kein Tier, auch kein Chip. Serce jest wolne od chipów, od stworów, nie ma. Teraz wyglądają płuca. Lunge. Mówi, na płucach po prawej stronie, w dolnej części, malutki stwór ślimakowaty jest. Bewekcich oder ist angesaugt? Pytam się, czy rusza się, czy jest przysany. Wpierw Rafael musi ściągnąć i oni zobaczą te ślady. Tam czy się poruszał, czy był przyssany. No, mówi, taki klik zrobiło mu i był przyssany, nie wędrował po płucach. Rafael wyczyszcza, oczyszcza to miejsce i daje coś do regeneracji, taką maść. Also auch bei ihr verursacht, dass sie ab und zu so wie Beklemmungen hatte. Also i mówi, so, ten stwór wytwarzał, że w czasie oddychania, że czuła, że jakby coś ją blokowało, że miała takie odczucia. Teraz oglądają wątrobę. Też kein Chip, auch kein Tier. Czysto, nie ma nic. Magen. Żołądek oglądają. Auch kein Tier und kein Chip. Też jest czysty od
od wszystkiego, co nie należy do jej ciała. Teraz Jelita. Takie DNA. Jestem ok. Also auch ganz schön und ganz schön. Und dann im Bild, okay. Blase. Teraz oglądają te narządy rodne i nerki i wszystko, co należy do tego miejsca. Jest czysta, nie ma nic. Hüfte. Ależ auch kein Tier, kein Chip. Oberschenkel. Nie ma tu na biodrach nic, teraz na udach wszystko zjeżdżają, szukają. Tak jak prosiła Stanisława, że tylko chce być oczyszczona z czipów i ze stworów, chce być czysta do następnego istnienia, bez przeszkód i no, wolność naturalnie. Odkryli na stopie pod spodem, na prawej stopie czipa. Szarak ściąga w tej chwili. Ja, er sagt, er sollte auch jetzt fürs nächste Leben, also die Entwicklung von das war nicht aktiv. Nee, von der Ding, wie sagt man, vom Aufbau von der Füße und ja, Beine, also wie die Stellung gekrümmte. Gekrümmte. Ja, also sollte Rafael mówi, że ten chip właśnie na stopie jest założony, go nosiła, ale dopiero miał być aktywny w następnym życiu. Strasznie, tak samo jak ten z tym tutaj na palcu, na następne życie przyszykowali na jakieś nieszczęście tam miało być. I ten chip właśnie na stopie miał w następnym życiu, istnieniu, miał spowodować, żeby po prostu jej stopa nie była prawidłowa. Może by ze skrzywieniem już się po prostu coś tam działo, ale co, stopa nie miała funkcjonować tak jak normalnie. Jeszcze teraz Rafael raz w powiększeniu objeżdża całe ciało. Wszystko jest dobrze, nic nie znaleźli, ale to dodatkowo. Also das Scan geht weg und sie kriegt das aber auch nochmal gucken, dass die Aura auch gleich stark ist. Ten komputer do skanowania do góry podjechał, ale teraz automat z dwóch stron jest przesuwany pod nogi, właśnie te jak buty i ta mycka na głowę i teraz jest aura sprawdzana. To jest bardzo ważne dla duszy, jej aura, bo cały czas ze sobą po prostu ma. I teraz energia czerwono-biała objęła całe ciało i teraz zobaczymy. Okej, also Rafael sagt, sie kriegt doch nochmal eine Dusche, dass die Aura... Rafael zadecydował, że dostanie regenerację aury. Musi prysznic zjechać, jak ten automat odjedzie, dlatego że jest w dużo miejscach, jest cienka i podniszczona, także to jest bardzo ważne. Das wirklich hat auch kein Chip jetzt in der nächsten Zeit. Mówi też, że musi to dostać, żeby mogło być jutro, pojutrze, że jakiś znowu chip mógłby się dostać, jak aura nie jest po prostu zregenerowana i stabilna. Okej, also sie hat so einen goldenen Regen bekommen. Mówi, że złoty deszcz na nią po prostu zszedł na tą aurę i teraz wypełnia, wyrównuje konsystencję, grubość. Gut, okay, das ist soweit. Kannst jetzt ihren Schutz kriegen. Teraz dostanie ochrony, już jest zrobiony właśnie i ten prysznic, co regeneruje aurę, już też odjał, są różne aparatury, różne prysznice są. Także teraz ochronę. Sie bekommt
Was war das gelbe? Ich habe ja, gelb mit braun. Teraz intensywną żółtą dostanie ochronę, żeśmy stwierdzili z takimi lekko, kawa z mlekiem, co są, nie wiem, bikakao farby, nie brown, są taka z kakaowym takim, ja gut. Z plamkami. No z takim czymś. Tak to wygląda. Naturalnie jest kropla DNA do wyrównania i DNA duszy i ciała fizycznego. Także jesteś wolną istotą. Możesz się poruszać i niech twoja wolna wola, twoje pragnienie doświadczeń się spełni i tak będzie. Także twoją prośbę też spełniliśmy, nie ingerujemy w naprawianiu czegoś, czego sobie nie życzysz, tylko chciałaś być oczyszczona i jesteś oczyszczona. Nie masz nic, co będzie cię blokowało w następnych istnieniach. Masz aurę wyrównaną, no i ochronę, która właśnie będzie dawać ci bezpieczeństwo poruszania się. Następne istnienia i doświadczenia. Także. Dziękuję Stanisławu Tobie za to, że zgodziłaś się na oczyszczanie. Jest to bardzo, bardzo ważne. Dużo tragedii wytwarzają właśnie te chipy i te stwory. Jak Państwo widzicie, no to jest... nie wiem, czy możemy to przyjąć, czy nie przyjąć, ale tak jest i obserwujecie. Macie potwierdzenia od tych osób, które zostały oczyszczone, o ich doznaniach, potwierdzajmy, my nie wiemy nic o tych osobach, tylko mamy zdjęcie, mamy imię albo imiona. Nazwiska mnie nie interesują, daty urodzeń absolutnie, bo to nie ma nic z tym wspólnego. To, co jest typowane imię, to jest teraźniejsze imię czy imiona na tym komputerze, a te wzrokowe właśnie, co Simone zdjęcie zobaczy, to jest to wzrokowe, to jest wszystko razem jest przekazane na ten komputer i dotyczy tej osoby i wszystkie informacje, właśnie ta Oerys, to jest ta istota duchowa, która te informacje, wszystko wydaje jak z księgi Akaszy, albo jak to sobie wyobrażajcie, nie wiem, to się dzieje, to jest, tam jest wszystko możliwe, a my tutaj jesteśmy w zamknięciu, my po prostu nie wiemy nic, to co wymyślają naukowcy, teorie tego, żyjemy w teoriach po prostu, ale nie znamy tej rzeczywistości, przez to poznajemy i z tego się cieszę. Także przynosi nam każde oczyszczanie radość. Naturalnie też jesteśmy w stanie szokowym, jak coś się stanie tam, jak już to się odbyło, nie? Albo jak istota ma wolną wolę, mówi stop, ja nie chcę, albo odchodzi, albo po co mi to. To jest, może się ocknie w jakimś innym istnieniu, i z tego też skorzysta, bo teraz to oczyszczanie jest, działa i w uniwersum rozbudowują bazy, że inne cywilizacje dlatego przychodzą tutaj, obserwują, uczą się i każdy w swojej przestrzeni dostaje po prostu. To są zamówienia, są planety, które to wysoko rozwinięte cywilizacje produkują i udostępniają do uwalniania dusz z pazurów po prostu, tych ciemnych, także korzystamy z tego. W tym czasie już Stanisława właśnie podziękowała się, pożegnała się, zjednoczyła się ze swoją kopią, zjechała do ciała fizycznego. Także wszystkiego dobrego, dziękujemy i mamy następną część następnych ludzi. Będziemy oczyszczali, teraz robimy przerwę i namaste, do zobaczenia.